No i zaczynamy. Dzionek od owsianeczki. 60 gram owsianych, 15 orzechów, 1 całe kiwi na napoju sojowym. Kawka z... Tutaj dostaliśmy na szkoleniach od dietetyki Nie na żarty. Mega kawka i duża zawartość kofeiny, bardzo smaczna. Siadam chwilowo do maili, coś tam obejrzę, zrobię cardio i jedziemy na trening. Yeah, I love it.
No, jesteśmy już po treningu. No, jak widzicie, siłowo nie jest najgorzej. Trzeci tydzień offu, albo czwarty już nawet leci. 160/3 z lekką pauzą na wyciskanie. Te 220 na boksy, tam ze sporym zapasem. Nie robię jakichś teraz ciężkich powtórzeń, bo nie ma sensu. Także myślę, że jest całkiem nieźle. No i wracam. Zrobiłem małe zakupki w KFD. Tam odebrałem też od, bo koleżka zamawiał. Ja tylko wziąłem sobie białeczko, bo mi się skończyło. Do owsianki. No i nic, lecimy. Jadę zjeść sobie swój drugi posiłek dopiero. Będę zjeść troszkę wcześniej, ale nie miałem kiedy. I zobaczycie, co to takiego dobrego kurat je. No i mamy drugi posiłeczek. Trzeci będzie, od razu mówię, taki sam. Także trzeciego nie nagram. 250-220 polędwicy wieprzowej, 80 gram kaszy gryczanej, 300 gram zielonki, 20-30 gram keczupu. No, trzeci posiłek taki sam, no, a kolacja wlecą burgery. Dobra, dogrywam, zapomniałem. Już jedną taką bułę hamburgera ala wsunąłem. Czemu tak? Miały być hamburgery normalnie z piersią, ale zapomniałem kupić piersi z kurczaka i mam tutaj szynkę z piersi indyka. Ale i tak musiałem dobić sobie. Zrobiłem białeczko 20 gram i na deser mam 30 gram masła orzechowego. No i do jedzonka oczywiście paleciok wlatuje idealnie.